Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Dead in Vinland! Dzień 9. A więc, zaczynamy od bardzo ważnej kwestii, czyli a propos tego, że no właśnie Moira ma problemy ze sobą, dość mocne, jeśli chodzi o zdrowie. O, przyszedł, dobra. O, czyli jest bleeding. To jest efekty krwawienia. Jest 25% szansy, że stanie się z tego coś złego, tak? Widzicie, że tutaj są jeszcze szanse na to, że się wyleczy właśnie w namiocie. Więc wydaje mi się, że zrobimy dwie rzeczy. Po pierwsze, postaramy się zrobić ten bandaż. Bandażem pozbędziemy się małej rany, a potem postaramy się wyleczyć jeszcze krwawienie tym samym sposobem, czyli właśnie, że Blood będzie leczyć Moirę. Żeby wykorzystać te dwa sposoby do dwóch sukcesów, żeby za jednym zamachem może udało się te dwie rzeczy zrzucić. Albo na przykład rzeczywiście spróbować bandażem coś trudniejszego, a łatwiejszą rzecz, czyli bo to mamy jeszcze karę minus 10, zrobić to krwawienie. Więc to jest moim założeniem na dzień dobry, na dzień dobry. I też wymyśliłem sobie jeszcze inną rzecz. Taką zasadę niepisaną naszego gameplayu. Czyli będę powtarzał niektóre eventy, jeśli będzie fail, ale mam do dyspozycji tylko jedną powtórkę. Jeśli za drugim razem, kiedy powtórzę, znowu będzie fail, to z tym zostajemy. Taka zasada. Żeby nie było tak, że zawsze powtarzam do sukcesu, tak? Czyli tak jakby w milionera korzystać z koła ratunkowego. Tylko raz można wykorzystać to koło ratunkowe na daną akcję. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem niegłupi pomysł, żeby też trochę sobie po części ułatwić, ale nie za bardzo, tak? Tak, wydaje mi się, że to jest taka wypośrodkowana całkiem... wypośrodkowany sposób na to, żeby i wilk był syty, i lama cała, tak? Dobra, czyli co? Chcemy stworzyć bandaż, potrzebujemy 3 herbów. Także proszę bardzo, mamy pierwszy bandaż. I teraz, póki jeszcze dzień nie wystartował, co zawsze można łatwo zrestartować, tylko trzeba będzie ich potem poukładać, to jest ten minus, to idziemy sprawdzić, jak to wyjdzie. Tylko teraz tak, mogę użyć przedmiotu na... Chcę użyć bandaża na Moirze. I teraz pytanie. Czy to samo dobiera, co leczy? Czy mogę powiedzieć, że chcę wyleczyć coś? Dobre pytanie. Bo nie mogę tu nałożyć. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, bleeding się wyleczył. Dobra, samo dobrało. To gorzej, bo small wound mamy 65, tak? I mamy też blood, który tutaj siedzi i ona ma minus 10, czyli mamy 55% szansy. Znowu lekko ponad połowę szansy na to, że uda się. Dlatego sprawdzimy. Jeżeli się uda, to nie będziemy cofać, dlatego możemy od razu sprawdzić. Ja już mam ludzi rozdysponowanych, tylko szybko jeszcze przejrzę. Crafting, lecimy dalej z healing tentem, przepraszam, tu jest chyba fishingem, tak. Kończymy z łowieniem ryb. Tutaj mamy... Bo też przypominam, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, jak montowałem. Łowienie ryb też pozwoli odciążyć owoce, bo z owoców można wyciskać sok. Tak, make some juice i zobaczcie, z tego można, wiadomo, jeden owoc to tylko ćwiartkę litra, ale to zawsze można wycisnąć trochę wody, żeby nie musieć jej tam w skrajnych momentach wybierać stąd, tak? Dziękuję wam w ogóle za różne dyskusje, Monika, Dawid, Distraveler, widziałem, że tam dyskutujecie ze sobą też dyskutujecie między sobą, co może być ciekawym rozwiązaniem i do takich dyskusji też was zachęcam, bo to w sumie jest fajne, też do tych dyskusji zawsze odnoszę. Eksplorację mam nadzieję, że dokończymy. Jak widzicie, też idę na stealth, bo na exploration mam 40% szansy na pojedynek, a na razie nie chciałbym tego, biorąc pod uwagę rany Moiry. Więc fajne jest prowadzenie tych dyskusji, bo ta gra i tak jest, wiecie, no, tekstowa. Lecimy, moi drodzy. Czy uda się, czy się nie uda? Sprawdzimy. Jak się nie uda, będziemy mogli zrobić ten reset. I co? Injury spada. Jest! Moi drodzy, mamy to! Ha, ha, ha! Dobrze! Połączyliśmy dwa typy, o, tylko Blood znowu będzie musiał, a no, do depresji ma mnóstwo. Będzie musiała z kimś pogadać, dobra, okej, okay, git. Mamy wyleczoną całą Moirę, to jest super. Mamy zrobiony fishing camp, super, teraz będzie można wysłać kogoś na łowienie ryb. Mega. Będzie więcej jedzenia, gdzie jest fishing camp? Tutaj, w takim miejscu, okej. Okay. Super, bardzo mi się to podoba, to jest już na pewno dobry wynik. Eirika wrzuciłem na zbieranie wody, no bo... O, jeszcze ma poziom. No bo gdzieś musiałem go wrzucić, a to zawsze jest trochę wody, tak? I tak będę musiał teraz posłać Kari. Dla mnie Kari to teraz jest eksploracja plus zbieranie wody, bo ona ma największy scavenging, tak? Mamy tej wody w sumie mało. Czy to już jest z podsumowaniem tego, co zebraliśmy? A nie, bo to jest ta woda, która jeszcze nie jest przerobiona. No to tej wody rzeczywiście może być mało. I jeszcze, żeby było ciekawie, to wcale nie odkryliśmy nic. Bo idziemy stealth. Nie ma walki na szczęście, to jest dobre. Okej, okay, no to minęła pierwsza część dnia i teraz zobaczmy, jak wygląda McFish Bait. Super, rotten food możemy zamienić na przynęty, to jest mega. I od razu zamieniam, bo to w sumie to jedzenie, które się psuje,
i tak nie chcemy go używać, bo będziemy mieli inne jedzenie. Ja myślę, wydaje, że nawet, dobra, zostawię, 3, niech będzie. Mamy mnóstwo teraz tutaj baitów, więc spoko. I teraz tak, musimy zobaczyć, która nasza postać ma najwięcej bonusów do łowienia, a poza tym i tak chcemy jeszcze Erikowi dorzucić coś do level upu. Przepatrzymy się, co on tutaj potrafi. Czyli on głównie idzie hunting, fishing. Dobra, zobaczcie, kto ma największy fishing. Czy rzeczywiście Erik? Erik jest naszym również... Świetnie, będzie dla niego zadanie. Albo zbieranie drewna, albo łowienie. Bardzo dobrze, ewentualnie crafting. Co my tu mamy? Fatigue gains. O, mniej się męczy. Super. Talented. Endurance i concentration. Wszystko, co z endurance i concentration mniejsze, ale ogólnie szybciej zbiera expy. To takie rzeczy można brać tylko na początku, żeby były najbardziej efektywne. Healing plus 10, cooking minus 5. No tak z tym healingiem, to powiem szczerze, bez... On ma healing 0! To on w ogóle nie potrafi leczyć. To nie ma najmniejszego sensu. Concentration i endurance. On robi, kurczę, z koncentracją expy mniejsze, ale 50% ogólnie zysku. Może to nie jest głupie. Sickness i hunger. Czyli przede wszystkim widzę, że mamy tutaj mniejsze wzrosty różnych dziwnych rzeczy, więc możemy na przykład zaoszczędzić na jego głodzie, albo na przykład zaoszczędzić na jego zmęczeniu. Call of the Healer odpada, talenty też nie jest głupie, choć concentration, ona z obu tych mimo wszystko korzysta. To jest tylko minus 5% w zamian za plus 50 ogólnie, więc wydaje mi się, że to i tak jest całkiem niezły zysk. Tylko właśnie teraz zastanawiam się, jak to rozumieć. Co to znaczy, że 50% do wszystkich expów, które zdobywa, łącznie z Endurance i Concentration? Czy to jest na przykład 50 minus 5 w tym momencie za Endurance i Concentration? Ciężko mi to zrozumieć. Bo tu jest napisane tu Exp Games plus 50 do wszystkich expów. Nie ma napisane, że z wyłączeniem. Nie rozumiem trochę tego, ale chyba pójdę w talenty mimo wszystko. Chociaż oszczędność na zmęczeniu... On robi dużo, wiecie co, może inaczej. Zróbmy to. Będzie oszczędzał na zmęczeniu, będzie mniej się męczył. Niech będzie. Okej. Okay. Mamy nowy trade, fatigue gains. Minus 10%. Niech będzie. Luz. Będzie się mniej męczył przy wszystkich czynnościach. On i tak robi czynności, które zazwyczaj męczą. Zbieranie drewna, tak. Łowienie ryb, to bardzo męczące jest. Dobra, okej. Okay. Zrobiliśmy to. To teraz, no tak, Erik w sumie ma najwięcej, tak? Więc Erik będzie teraz łowił ryby. Proszę bardzo. Od 2 do 8 ryb. Minus 3 fishbait. A, 3 fishbaity są potrzebne. Pewnie jak będziemy potem ulepszać, to będzie jakoś bardziej efektywne. Czyli, no właśnie, ryby są tyle fajne, że no, łatwo je, dużo ich złowić, tylko że no, czasami możemy złowić 2, a czasem możemy złowić 8. I to jest duża różnica. Więc też dobrze byłoby zrobić garnek, żeby móc te ryby gotować, żeby był jeszcze większy zysk, tak? I też solwish do tego będzie na pewno używana. Na pewno, a w sumie to zrobię na szybko, bo to nie ma sensu wam o tym mówić, co robię z każdą osobą. Do workshopa wybieram herbalist. To jest ważne, żeby mieć zapas ziółek. Chociaż w tym momencie może jednak zmienię decyzję. Dlaczego? Ponieważ herbalist... Zbieranie ziółek. Teraz nikt nie potrzebuje tych ziół. W tym momencie to nie jest super ważne. Mogę oczywiście zbierać te wszystkie ziółka i coś z tego robić. Na wypadek, gdyby rzeczywiście zaszła jakaś taka akcja, czyli mieć po prostu je w zapasie. Ale z drugiej strony kusi mnie cały czas zrobienie tego. I żeby móc sobie upgrade'ować, no i kusi mnie rozbienie garnka, ale żeby zrobić garnek, to potrzebujemy, moi drodzy, jeszcze dużo kamieni, więc warto byłoby też wysłać może knuta naszego, żeby zbierał kamień. No dobra, mam teraz dylemat w sumie, bo wysłałbym Moirę znowu na eksplorację, ale wiem, jak ona ma szczęście przy eksploracji. Oczywiście ona cały czas ma tutaj tryb Focus on Stealth, prawda? Żeby, a i tak miał wszystko, no jest 1/3 szansy na to. To nie jest duża szansa, ale przy okazji odkrylibyśmy nowe miejsce, którego moglibyśmy już w przyszłości coś zrobić. Dlaczego, widziałem pytanie, dlaczego Staszek, chyba Magda pytała, dlaczego ty ciągle wysyłasz Moirę na eksplorację? A to dlatego, że to jest jedyna z postaci obecnych naszych tutaj, która oprócz Kari ma dużo do eksploracji, zobaczcie. W sumie, a przepraszam, ma też Erik dużo, ale on ma stealtha chyba mało w tym przypadku. Jak wygląda jego stealth? 40. 3-4, a jak wyglądał Moiry? Bo może jednak zamienimy. A widzicie, Moira ma większy stealth, tak? Dlatego Moira jest całkiem dobrą kandydatką do eksploracji. Erik, Kari i jedynie Moira mogą eksplorować, żeby to rzeczywiście miało jakiś sens. Dlatego ich zawsze wysyła. Zaryzykujemy. Miejmy nadzieję, że nie będzie problemów z potyczką teraz. Więc zostawiam i jednak nie idziemy po drewno w tym przypadku. Tego drewna nie ma dużo, ale powinno wystarczyć.
No i potem zauważcie też, że mamy suszę. Dzisiaj w ogóle jest dzień suszy, co oznacza, że będzie nas mocno suszyć, więc zmęczenia są o wiele bardziej odczuwalne, a Moira całkowicie sobie odpoczęła, więc akurat może się udać na wyprawę. Jak widzicie, Blood w tym momencie będzie szukać kamienia, no bo lepsze to niż nic. Tu wiadomo, że łowimy, tutaj zbieramy owoce standardowo, tutaj będziemy oczywiście też pobierać wodę, a craftujemy, moi drodzy, jednak herbalista. Uznałem, że jednak herbalist będzie, a potem może pójdziemy na te podwójne upgrade'y, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bo mnie to też ciekawi, jak to wyjdzie. Lecimy. Dzień 9. Użyliśmy też trochę drewna. No tak, bo budujemy kolejną rzecz. Trzeba uważać, bo za chwilę zabraknie nam surowców na budowanie być może tego upgrade'u. I herbalist prawie na maksa, proszę bardzo. Prawie się udało szybko go zrobić. Piknie. To teraz postawimy jakąś blood tam, żeby nie marnować możliwości. I pójdziemy tutaj może wykopywać. Mamy trzeci poziom curry. Zbieramy, o, mnóstwo wody, bardzo dobrze. Chociaż to jest 8,50 nieprzetworzonej wody, więc i tak nie wszyscy się dzisiaj napiją. Miejmy nadzieję, że nie wszyscy będą chcieli pić. Bo to by jednak nam trochę... Zresztą akurat odwodnienie... O, mało owców. Odwodnienie akurat nie ma tragedii z odwodnieniem. Bo to odwodnienie trochę zwiększa jakieś statystyki, ale nie jest źle. Ile zwojmy ryb? 3. Między 2 a 8 złowiliśmy 3. Średnio. Średnio, tylko 3 rybki, to mało, ale dobrze, że mamy jakby... O, mamy kamień. O, sporo tego zmęczenia. Kurczę, depresja, blood mocno, trzeba będzie zaraz kogoś wziąć, żeby ona z kimś pogadała. A, no tak, zapomniałem, że eksploracja również zużywa wodę. Ale przynajmniej mamy to. I oby tylko nie było żadnego spotkania. Zobaczmy. Nie będzie spotkania. Agility. Fatigue. No, jeżeli już jest to chyba nie będzie, tak? Nie ma, uff. Git good. Dobra, elo. Jest mistrzowsko. Więc moi drodzy, na koniec dnia musimy zająć się trochę wodą oczywiście. Czyli, no, tyle ile się da, tylko dbając o to, żeby jednak nie zgasło nam ognisko. Sobie tutaj proszę bardzo gotujemy wodę. No, nie będzie jej zbyt dużo. Przyznam, 4,25 na 8... Dlaczego liczę 8 litrów? Mamy 6 osób, tak? 6 litrów potrzebne nam jest. Czyli nie każdy się napije, ale jest szansa, że mimo wszystko nie odwodnią się, tak? Fajnie byłoby móc curry wysyłać przez cały dzień po tę wodę, ale mam nadzieję, że ulepszenia spowodują jakby... Że ulepszenia, które będziemy wdrażać, wpłyną jakoś na jakość zbierania tej wody. Mam taką nadzieję. Zobaczmy, co tu znaleźliśmy. Nad jeziorem. Co znajdziemy nad jeziorem? Uwaga, uwaga. Skrzynkę. Floating chest, po prostu. Inspect, examine closely, bring back to camp, open it. Możemy to przynieść albo ją otworzyć. Od razu na miejscu. Zobaczmy. An old chest floating on the surface. It's locked, but you think you can easily smash it open. Jest lekka, możemy ją otworzyć, okej. Okay. Możemy przyjrzeć się bliżej. Czy to jakiś robi test? You pull the cover ashore to examine it. Small runes are carved on the bottom of the chest. It says, bury me. Zakop mnie. Napisane jest, zakop mnie. Bury somewhere. Co to potrzebujemy? Hidden condition met. O! Czyli... To ciekawe. Jakby ukryty wymóg został spełniony. Ciekawa sprawa. I tak nie będziemy tego robić, bo wiadomo, że na początku dnia lepiej, bo w razie jakiegoś błędu w teście będziemy mogli to powtórzyć wedle naszych nowych zasad. A jeszcze zanim polecimy sobie jakby z bicza do kolejnego dnia, musimy oczywiście zrobić upgrade naszej curry. Zobaczmy. Znowu może oszczędzać na zmęczeniu. Możemy dać jej punkt akcji. Experienced cook. Mniej expów z gotowania, ale plus 10. Exp gains endurance skills states. O, patrzcie, szybciej zmęczenie jej spada. Okej, okay. I inicjatywa plus 3. Inicjatywa plus 3 to już byśmy zapewnili jej na pewno dużą przewagę w walce. Jaka jest jej inicjatywa? Gdzie to można... Ona i tak ma mega dużą inicjatywę. To zwiększenie inicjatywy tak trochę średnio. Co mieliśmy jeszcze? Mieliśmy experienced cook. Jak u niej z gotowaniem? Żeby nie powiedzieć tego inaczej. To był mój komentarz. Endurance skills. Endurance skills to są, kurcze, wszystko to, co najważniejsze dla niej. To exploration i scavenging. Nie możemy jej dać spadków na to. Chociaż, kurczę, tylko 5% mniej w sumie, ale o wiele szybciej by spadało jej zmęczenie. To nie jest głupie. Więcej punktów akcji podczas walki też nie jest głupie, szczególnie, że ona przede wszystkim, ona najczęściej będzie w walce, bo ją najbardziej będziemy jednak wykorzystywać do eksploracji. Więc punkt akcji nie byłby głupi. Co on by zmienił nam ten punkt akcji?
Ona i tak ma 6 punktów akcji. Czy to by... moglibyśmy robić sniper shot i jednocześnie hit and run? Tak? Ewentualnie stawiać sobie te akcje, żeby mieć następną akcję, mieć 8 punktów akcji. Wtedy można by 2 razy strzelić. To nie byłoby... Wiecie co? To nie jest głupie dać jej punkt akcji. I tak zrobię. Taka jest moja decyzja. Punkt akcji do walki. Niech będzie. Na 3 poziomie. Ciekawe, jaki jest maksymalny poziom postaci. Tego ciężko, to ciężko wyczuć. Czy zrobiliśmy już wszystko? Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić już tego dnia. Herbalista to dopchniemy kolejnego dnia. Wydaje mi się, że wszystko jest ok. 12 owoców mamy. Mamy tylko 3 ryby. Dalej będziemy łowić. Tak mi się wydaje. Dobra. Trzeba będzie coś z twoją depresją zrobić też niebawem. Zobaczmy, czy mamy jakieś przedmioty, które obniżają depresję. Tak, zanim jeszcze cokolwiek. Zmęczenie. 50% na minus 20 unexcited. No ale właśnie. 25% na minus 40 depresja. O nie. Sickness. Czy ktoś ma więcej niż 20 punktów choroby? Sprawdźmy to na szybko. 18 widziałem. Nie. Nie musimy się tym zajmować na razie. Okej. No dobra, no to w sumie zmęczenie. Mogło być zmęczenie, a i głód trochę, ale ona ma z tym głodem w sumie idealnie, bo ona tam jest, ona gotuje, więc możemy użyć. Okej. Niech będzie. Zmęczenie za głód. Jedziemy. Kończymy dzień. Wydaje mi się, że wszystko jest zrobione, co miało być zrobione. Zawsze przed tym muszę 2 razy sprawdzić. Czyś nie pomyliłem? One też różnie siadają tutaj. Czas na dialog. That fishing pole will come in handy. I don't know if there are good fishing spots here, but it's worth a try. We are all children of the sea. The anger of Njord is terrible, but he provides for us. Kind of a love-hate relationship. You will come with me, right, Kari? Yes, Dad. Okej, okay, pójdzie ze mną łowić ryby. Dobra, relacja wzrosła. I hate fishing, so lame. You just wait and do nothing, duh? A czy jednak nie lubi, okej. Okay. You will need fish bait, though. Wiem o tym. Yes, don't forget. Don't throw away any food that has rotten, even if it smells very bad. Okej, okay, no i fajnie, ze zgniłego jedzenia robimy sobie, proszę bardzo, przynęty. We can use that as bait for fish. The stinkier, the better. No w sumie, im bardziej śmierdzi, tym szybciej ryba wyłapie. Here, take this. I made a few this past few days. It's a start. O, jeszcze plus 5. No, narobiliśmy tego mnóstwa, a dostaliśmy jeszcze. Okej. Okay. Hi, Solvish. So, did you sleep well last night? Oho, nie odpowiada. What's up? Co się dzieje? Something wrong? Milczy. I didn't say anything mean. Sometimes I don't do it on purpose. Może zakazał mąż z nią rozmawiać. That's not it. It's my husband. He told me not to talk with you. No i po prostu jestem wyrocznie. Zakazał rozmawiać. Okej. Okay. Oni się nie lubią. That's a first. I don't think anything ill of you, but if Knut says so, I should listen to him. Tak specjalnie mówię na niego Knut. Bo taki Knut z niego jest, taki kmiot. You are free to have your own opinions, you know. Yes, but I think we should stick together as a family, you know. And so I'm sorry. Yeah, well, not that I care. Makes my blood boil, though. That Knut, he will pay me back sometime. Wydaje mi się, że wiecie co, mogą tutaj zajść takie relacje, że oni mogą sobie coś zrobić. Tutaj takie rzeczy mogą zaiste się stać. O, zmęczenie wzrasta. Depresja wzrasta ze względu na weather effect. I więcej ognia, okej. Okay. No i teraz znowu głód wzrasta. 5 osób dehydrated. Niedobrze. Dobra. Poczekajcie, bo co w ogóle robi dehydrated? Daje... no w sumie nie jest źle, bo 20% więcej zmęczenia. I w walce lepiej, żeby on nie walczył. 70% szansy to turn into dehydrated do each night. A w ogóle też nie jest 100% szansy na to, że będzie to dwójeczka. Dobra, 75 wody daje 75% szansy. Także gdybyśmy rozdali każdemu 75, to myślę, że byłoby to całkiem spoko. Zostanie... No właśnie, tylko tak. To rozwiązanie zapewnia nam eksplorację w pierwszym ruchu. Ale nie musimy eksplorować pierwszego dnia, bo zeksplorowaliśmy. Możemy zeksplorować w następną część dnia, więc moglibyśmy komuś dać więcej wody. Miał większą szansę, na przykład... Erik może dostać cały litr. No i właśnie, ciężko powiedzieć kto. Może też Blood, bo ona tak marnie wygląda. Całą wodę, tak? Większa szansa na to, że się uda. 10% szansa zamiast 75%, tak? I cała woda poszła. Zobaczmy, jak co z tego wyjdzie. Git. Super. Słabo. I żeby ciekawiej było, to Blood dostała 90%. To Blood miała najwięcej wody. Dostała cały litr, a mimo wszystko dalej jest odwodniona.
No i weź tutaj zrozum. Surowa ryba zapewnia sickness. Mamy też, dobra, surowa ryba. Kto najbardziej potrzebuje surowej ryby? Proszę bardzo. Trochę będzie sickness, czy nie będzie? O, zero sicknessa, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że ryby rozdam tym, którzy najbardziej potrzebują jedzenia. O, właśnie. Jak tam jakiś sickness trochę się podniesie, to nie będzie tragedii. Reszcie rozdam owoce. Zrobię to na szybko. Dobra, porozdawałem jedzenie, więc mamy 8, 10, 11, 9, 16, 16. Ale w sumie mamy tylko jeden ser i jeden boczek. To jest boczek wędzony? Dried meal. Wysuszone mięso po prostu. Chyba z tym poczekamy. Tak mi się wydaje. Chyba tyle wystarczy. Możemy też powodować, żeby jedzenie się, prawda, marnowało. Czyli innymi słowy, żeby to jedzenie się psuło, żeby mieć z czego robić potem przynęty. O, sickness mocno wzrósł, to by trzeba będzie dać lekarstwo. O kurczę, excited zeszło. Poci się. To pewnie ze względu na to, że było strasznie sucho. Soldwich ma problemy z poceniem się. Nadpotliwością być może. A, czekajcie, to jest crab meal? A, crab meal na rotten food, okej. Okay. Dobrze, to crab meala mamy zostawiać. Pomyliłem rotten food z crab meal. Bardzo podobna ikonka, rozumiem. No dobra, czyli blood jest odwodniona troszkę. Deszcz! O Jezu, jak dobrze. Wiadomo, że depresja bardziej wzrasta, ale kurczę. Będziemy mieli... dużo wody nazbieramy dzięki temu, jak miło. Wiadomo, że też więcej zmęczenia, ale jest szansa, że nikt się nie zmęczy przez deszcz. Też jest szansa, że nikt jednak nie dostanie tej depresji, więc to nie są duże problemy. Najważniejsze jest to, że trochę drewna więcej zużyjemy, tak? Dobra, pięknie. Pada deszcz, mamy problem z wodą, co oznacza, że teraz można szybko wykombinować, co robimy z ekipą. Dobra, zdecydowane. Tylko jeszcze zanim zacznę oczywiście odpalać dzisiejszy dzień, to chyba jakiś przedmiot miałem użyć. Tak mi się wydaje. Ktoś miał duży sickness. Eirik chyba, tak? Więc jemu trzeba by dać... co mieliśmy mu dać? Saladine Potion. Tak. Tak mi się wydaje. Tak, bo to jest sickness. Dobra. Pyk. Trochę ci wyleczyliśmy choroby. Pik. Przepraszam, piknie. Więc tak, moi drodzy. Ważna rzecz. Ważna rzecz. No w sumie teraz zobaczycie, co się stanie, ale właśnie widzicie. Blood będzie siedziała z Moirą. I będzie sobie tutaj działać. Ale zanim zaczniemy oczywiście ten dzień, bo też zapomniałem zrobić to zanim tutaj wszystkich pomontowałem. Sami widzicie teraz, jakich pomontowałem. Mieliśmy iść tutaj. I teraz mieliśmy coś zrobić z tą cholerną skrzynią. W ogóle, gdzie ty polazłeś? Tutaj będziesz eksplorował? A czemu nie lepiej eksplorować czegoś, co jest bliżej? Tu jest raz, dwa, tu jest raz, dwa, trzy, kurczę, cztery. Proszę eksplorować ten teren, bo jest najbliżej... Wydaje mi się, że to tak to działa, że im bliżej obozu, tym mniej trzeba energii w to włożyć, więc ja wolałbym tu eksplorować. Mimo, że tam 20% poszło, ale teraz nie eksplorujemy, bo nie mamy tak wody. Co chciałem zrobić? W sumie wiem, że chciałem tylko chyba powiedzieć o tym, że Eirik idzie teraz doprawić tutaj, dokończyć wydobywanie tych, znaczy kończenie budowania stacji do zbierania ziółek. A tutaj używamy piwa, żeby razem Blood i Moira ze sobą pogadały, było fajniej, wszystko pięknie, bo widzicie, że tutaj u nich depresja całkiem mocno. Jest szansa, że rzeczywiście będą pijane, ale niech będzie, przeżyjemy z tym. Także odpalamy ten dzień, eksploracja, już wiem, co miałem sobie przypomnieć, eksploracja, przecież to... To najważniejsze. I teraz zastanawiam się, co mam z tym zrobić. Mogę to wziąć do naszego obozu. Mogę to otworzyć, albo mogę to po prostu jakoś zakopać. I teraz mnie to ciekawi. Co to da, że zakopiemy? Siła. O, patrzcie. Ty masz dużo siły. Zakopmy to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To może jakiś long term tak zwany, tak? Czyli coś, co opłaci nam się, albo zobaczymy efekt dopiero po jakimś czasie. You feel that you should bury it somewhere near, and you know exactly the spot, as if the chest was guiding your hand. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. You dig the dirt with your bare hands for hours and finally hide the chest. If you haven't gone completely crazy, you know that you will be rewarded someday. You hope. Trochę się zmęczył. Bierzemy pod uwagę siłę, ale może siła wpłynęła na to, że niewiele się zmęczył. Zakopaliśmy. Cokolwiek było w tej skrzyni, została przez nas całkowicie zakopana. I tyle, jeśli chodzi o to jeziorko. A zatem, moi drodzy, czas odpalić dzień. Czekajcie, zobaczycie, co się będzie działo. Czyli tak, Kari odpoczywa, bo ona była mocno zmęczona. Już zmęczenie trochę zeszło. Energized! Tu można taki trade dostać przy odpoczynku, ładnie. To mi się wydaje, że bez problemu herbalist powstanie. Jak najbardziej. Szkoda, że ten procent nie przychodzi na następny craft. Może jest jakieś drzewko, żeby to tak zadziałało. Enemy, tak, będziemy mogli zbierać ziółka. Zobaczymy też, jak to działa za chwilę. O, sprawdzimy, jak to hula.
Zmęczenie dość spore Eirika widzę. Zmęczenie życiem. No i zobaczmy teraz, jak wpłynie na nich piwo. Depresja pięknie, całkowita. 58, prawie też cała depresja zeszła. Super. Excited. I excited, ale czy będą pijane? Drunk? No i Blood ma mocną głowę. Blood ma bardzo mocną głowę, nie było żadnego problemu. Tutaj teraz dużo wody. Fajnie byłoby, żeby za te 4 dni, kiedy trzeba będzie dać im wodę, żeby padał deszcz. Byłoby super. Tylko 4 owoce. Może być problem z jedzeniem. Tak coś czuję. Dobra, mining wzrosło. 2 kamienie, super. Od 5 kamieni będziemy mogli budować garnek. Czy jak zdobędziemy 5 kamieni, tak? To będzie można budować garnek. Jeszcze nie ten moment, więc mamy wszystko zrobione jak trzeba. Teraz się zastanowić trzeba, co zrobić drugiego dnia. Zastanówmy się może, jaki crafting. No i teraz tak. Widziałem, że chyba Dawid sugerował przede wszystkim, żeby jednak pójść w te rozwoje. Czemu nie? Bo możemy teraz budować tylko i wyłącznie nic. Przepraszam, teraz jesteśmy nawet nie jesteśmy w stanie nic budować, ponieważ tu nam brakuje drewna. No właśnie, tu nam brakuje drewna, a tutaj wymagają od nas tylko to. Więc zanim nazbieramy drewna, zaraz Eirika tam pewnie wyślę, chociaż nie, on musi łowić ryby. Kogoś wyślę po to drewno, bo w sumie mam bardzo mało drewna. To aż wreszcie niepokoi, że ja nie zadbałem o drewno. Tak, i zobaczymy. Teraz będziemy rozwijać to. Tak mi się wydaje. Oczywiście tutaj zaraz to pozmieniamy. Proszę bardzo. Podczas walki AP plus 1 jeszcze do tego i states minus 10% fatigue increases ze względu na to, że jest energized, czyli jest taka wypoczęta, ma dużo energii. Tu jeszcze jej spada depresja podczas nocy. Inicjatywa zwiększona, czyli ona byłaby całkiem niegłupią teraz postacią do walki, ponieważ ma bardzo dużo inicjatywy, a do tego ma aż 2 punkty akcji więcej teraz. Czyli można by nawet ryzykować eksplorację i wydaje mi się, że tak zrobimy. Weźmiemy potem wszystkie osoby, które są excited, tylko trzeba pamiętać, które są excited. Proszę bardzo, jeszcze jest Blood excited, to też ma daje inicjatywę. I Moira jest excited, proszę bardzo. Ale czy jeszcze ktoś był excited? Wydaje mi się, że już nie. Tak? To już nie. Ale no właśnie, czyli Moira, Bloodwet i Kari mogłyby pójść w atak, tylko Moira i Kari, jeżeli będą walczyć, to one nie mają w ogóle obrony, tak? Więc wszystko musiałoby wpadać na Blood, która ma dużo inicjatywy. Albo też magzemycz ma podniesiony, no nieważne. Bo teraz zauważyłem, że popełniłem pewien błąd, ponieważ Solvish jest zmęczona i dlatego ona zbiera mało owoców. Ona ma 3 do 6 i 48% zmęczenia. Ja popełniłem jeden główny błąd, że wysłałem ją do zbierania owoców, kiedy ona była wykończona. Tu trzeba na początku zadbać o wypoczynek, a dopiero potem zadbać o całą resztę. Także okej, od 20 do 30 sobie zrzuci to, plus pewnie jakieś bonusy. No to tak, no to na to muszę zwracać uwagę. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Odpalam od razu, będę wam tłumaczył, jakie są moje decyzje. Więc tak, przede wszystkim Solvish idzie odpocząć, bo sami widzieliście, jak bardzo jest zmęczona. Energized, świetnie. Bardzo mi się podoba, że ten trade tutaj ląduje. Tutaj Ancient Knowledge, właśnie, staramy się. No, trochę nam to zajmie, ale będziemy studiować te nowe upgrade'y, więc cały następny dzień jeszcze nam zajmie odkrywanie tego, jak widzę. Woda się sama zbiera, także pięknie. Tak będziemy za chwilę tutaj przerabiać. Ujujujujuj, pełno wody. No właśnie, to dobrze, zachowa się na przyszłość. Nawet bardzo dobrze. Tym razem Moira zbiera owoce i to ma maksymalną wartość, bo było tam 3-5, tego zapamiętam. Albo 3-6, już nie wiem. No i teraz tak. Eirik będzie złowił ryby i oby złowił ich dużo. Byłoby tak super, gdyby złowił je dużo, bo ma mało owoców. 3 znowu! 2 do 8, a on zbiera 3. Niestety łowienie ryb też go w depresję wpędza mocno i to mi się nie podoba. 3 tylko drewienka złapała i mocno się zmęczyła też Blood, więc będzie musiała też dodatkowo odpocząć. Co chwila będzie ktoś odpoczywał gdzieś. A my tymczasem idziemy na eksplorację pełną, nie skrytą, tylko pełną, otwartą eksplorację, żeby jak najbardziej pocisnąć, teraz będzie można jakoś to... A eksploracja przechodzi od jednego do drugiego, widzicie, 38%, a mimo wszystko dała radę, więc moi drodzy, to jest efekt całego dnia. Więcej już nic zrobić nie możemy. Szkoda, że tak mało drewna, ogólnie tego drewna mamy jakoś tak niedużo. Muszę sprawdzić, jak ogólnie to wygląda. Mamy tak dużo wody, że jesteśmy super zadowoleni. Jeszcze sobie zwiększymy trochę. Ło! Dobrze, idealnie. Pełny ogień, drewna nam trochę zostanie, czyli drewna trzeba będzie naprawdę sporo pozbierać. Może ten garnek trzeba będzie niebawem ogarnąć. Wydaje mi się, że żadna ze stacji nie jest zniszczona. Jeżeli któraś ma poniżej 80%, to wydaje mi się, że to mnie informuje jakoś. Także sami widzicie. Mogę wam jeszcze pokazać, na czym polega Herbalist. Herbalist polega na tym, że możemy zbierać albo healing plants, albo hemp, albo seeds, albo wszystkiego po trochu. Tak to wygląda. Także
Może sprawdzimy to w przyszłym dniu, jak się zbiera te wszystkie ziółka, a tymczasem pozostało nam tylko zakończyć dzień 10. I wszystko ładnie w jednym odcinku dzisiaj się zmieści. Kończymy dzień. Nic więcej nie pamiętam, że miał do roboty. Zobaczmy, co teraz pogadają. Moira, I need your guidance on one important matter. Aha. If you want to know how to make love a man, it's kind of late, no? Okay, silly. No, I think there are plenty of good herbs we can harvest in the forest. Sobie nawet herbs potachajsniemy. But I don't know what to take. Do you have any advice on that? Too bad, I thought we'd have some girl talk. So we can fetch some healing plants. That's always useful if you want to heal our bodies at some point. A tu dostajemy tutorial, do czego się przydadzą te wszystkie rzeczy. We could bring back some hemp too. I showed you what it looks like. Może jakieś, te będą syropy czy coś. With it you can make strong ropes. Z hemp robimy, jasne. Very useful to craft new things on the camp. Czyli z hemp, jak będziemy hempy zbierać. Nawet nie pamiętam teraz, co to oznaczało, ale z tej rośliny tworzymy liny, a liny mamy bardzo mało, więc może być problem z craftem później. Huh, and if you find seeds of all sorts, you can take that too. Yeah, we could grow vegetables, wheat or other things with good seeds. Tylko na razie ziarna nam nie są potrzebne, za bardzo nasionka. Yes, always useful. That's it. So, do you need bad advice now? No, thank you. I can handle myself quite well in this area. Proszę bardzo. Herbs Knowledge dostała Blood. To może być ciekawe, może ona będzie głównie zbierała ziółka. Moira, you who are an adept of secret meanings, do you think the gods have abandoned us? I don't know, the runes aren't clear and I sense a disruption surrounding this island. I feel very far away from the gods, but maybe nearer than ever at the same time. It's strange. Okej, okay. Jakimś cudem nagle... Wszyscy polubili Moirę przez to, a raczej dwie babki w sumie. You think it has to do with the storms that constantly hit us while at sea? Huh, I believe they aren't the cause of disturbance, maybe a side effect. There is definitely something in the air. Whether we should find the source of it or flee it like hell, I cannot say. Let's be cautious. An adventure, back to reality. No i teraz pytanie. W sumie mi się wydaje, że powinniśmy być ostrożni. Tak, bądźmy ostrożni. Thanks for the warning, Moira. Let's be cautious either way. Trying to understand the god's secrets has driven many men and women to their death. No córka nie polubi tego podejścia, ale na pewno mąż polubi. I'm fine, thank you. Okej. Okay. O, a tutaj nie polubiły się za bardzo. Wybór mi się wydawał, że powinien być dobry, ale jednak nie jest. Trochę więcej zmęczenia i trochę więcej... O Jezu, jaka depresja. W związku z pogodą. Teraz wszyscy w deprechę wpadną. Dobra. Okej. Okay. O kurczę, no tak, podwójne odwodnienie. Mamy tyle wody, że możemy teraz spróbować tego w ogóle się tego pozbyć. Proszę bardzo. Spróbujemy, mamy mnóstwo wody. No i teraz tak, wydaje mi się, że każdy stanie po litrze. Wydaje mi się, że jeżeli mamy zapasy wody, to nie ma co oszczędzać. Trochę jeszcze nam zostanie, niech będzie, bo to na czarną godzinę. A 90% no to... Kurczę, no jest szansa, że czasami wpadnie nam tak jak tutaj. No, ale i 75% zobaczy też daje radę. 90% czasami potrafi nas odwodnić, a 75% nie. Git? O kurczę, Kari. O, ale tu pięknie podwójnie, dobra. Kari mnie zawiodła. 90% szansa jednak, no wiadomo, że w jednym przypadku na 10, wpadną. Dobra, jak tam z głodem? Nie ma tragedii. Najbardziej głodni dostaną rybę, chociaż widzę, że to nie zawsze jest pomocne. No dobra, i teraz reszta dostanie owoce. To jest chyba ten moment, kiedy trzeba będzie te trochę, powiem szczerze... Trzeba będzie tego poużywać trochę, widzę, bo z tym głodem u nas to tak już nie jest zbyt pięknie. I ktoś może jeszcze chce dostać serek. No to w sumie 15% jest głodu. Na koncentrację wpływa. Okej, okay. Na koncentrację głód wpływa. Nie pamiętam teraz, czy koncentracja, które to jest drzewko, na pamięć, nie pamiętam. Chyba zostawię sobie ten ser, wiecie co, na czarną godzinę. Niech będzie, że Blood dostanie. Tu masz teraz więcej, będziesz miała... Bardziej będziesz się męczyć, ale ona jest wypoczęta w miarę, więc zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay, teraz traity. Fatigue plus 1 tutaj, hunger minus 3. Okej, okay. Troszeczkę choroby. Trochę depresja spada. Może dlatego, że jest excited. Okej. Okay. A no tak, już ona jeszcze... O, mdłości. Na 3 dni będzie miała mdłości, Moira, po wypiciu. Nie ma kaca, będą mdłości. Zobaczymy sobie jutro,
Albo może zaraz na końcu odcinka będę pamiętał oczywiście. Sprawdzę, na czym polegają mdłości. Tak, od razu je sprawdzę. Moi drodzy, teraz mamy zwykły, typowy, piękny dzień. Chociaż wolałbym, żeby jednak popadało, ale wiadomo, deprecha wtedy mocniej wzrasta. A my na sam koniec tego odcinka sprawdzimy jeszcze, co to znaczy, że... tutaj mamy... A tak, odwodniona, to mieliśmy sprawdzić u Moiry. Co dadzą mdłości? O Jezu, healing zmniejszone, cooking, fishing i beast handling. States minus 15 do hunger increase. A, dzięki temu mniej będzie jadła. Chociaż tyle. Battle mamy dodge. 10% szansy na to, że będzie wymiotować. Medical tent by using an item. No nie jest tragedia. Ona nie używa w sumie tych, oprócz leczenia, z tych rzeczy, które mają wypisane, na razie nie używa, nie korzysta. Więc to, że mam mdłości... A może to z czegoś innego mam mdłości, tylko z kim? No przecież nie z Knutem, nie? Dobra, moi drodzy, to tyle. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam serdecznie za kolejny odcinek z Dead in Vinland. Kolejny wleci w poniedziałek. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia. Cześć!